Dla gości zagranicznych wyjaśniam, pokazuję właśnie, gdzie leży Wrocław. I na żółto jest zaznaczony Dolny Śląsk. I jak Państwo zauważycie, jest Wrocław położony bardzo blisko Berlina, który tutaj po granicy polskiej prze na wschód, bo to widać już gołym okiem. Nie trzeba być specjalistą od historii czy wschód, żeby to rozumieć. Wystarczy być Polakiem. Więc Wrocław jest od Warszawy oddalony bardziej od Berlina. Chodzi o kilometry na mapie. Dlatego przeniesienie, do tego posłuży mi ta mapa lepiej, Europy, przeniesienie stolicy Niemiec bez zgody Polski z Bonn, gdzie była stolica Republiki Federalnej Niemiec podczas od powojnia do tak zwanego upadku muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec. Przeniesienie stolicy Niemiec do Berlina, jak również polskiej ambasady, która była w Kolonii przez ten cały czas od 1945 do 1989-1990, także do Berlina. Przedtem w Berlinie Zachodnim była polska misja wojskowa, dlatego, że Polska była aliantem, czwartym aliantem, przypomnę, co do potęgi militarnej, po Stanach Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Wielkiej Brytanii. Właśnie Polska była czwartym aliantem zwycięskiej koalicji nad III Rzeszą Niemiecką. Dlaczego zawarcie traktatu pokojowego, którego nadal brak 70 lat po wojnie, po II wojnie światowej i po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 7, 8, 9 maja 1945 roku jest dla Polski ważną polską racją stanu? Ano dlatego, że także, że między Polską i Niemcami podpisano trzy traktaty graniczne w 1950 między PRL i NRD, to był ten wschodni sektor okupacyjny Rosji Sowieckiej razem z jednym z największą częścią okupacyjną Berlina, tak zwany Berlin Wschodni. W 1970 został podpisany traktat graniczny. Oczywiście wszystko dotyczy pewnej granicy między Polską i Niemcami na Nysie Łużyckiej. To jest kawałek, tutaj jest rzeki Nysa Łużycka, a potem już jest Odra. Dlatego ta granica nazywa się na Odrze i Nysie Łużyckiej. Więc w 1970 został podpisany traktat graniczny między Polską i Republiką Federalną Niemiec, składającą się z trzech sektorów okupacyjnych. Na dole w Bawarii był amerykański sektor, brytyjski i francuski. Razem z częściami Berlina Zachodniego, trzema częściami. W 1990 wynegocjonowano traktat graniczny, trzeci traktat po zjednoczeniu Niemiec, ratyfikowany przez Sejm III RP w Warszawie i Bundestag Niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec już zjednoczonej, nazwę niemiecką przytoczę, Die Bundesrepublik, ratyfikowana w 1991 granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ale nadal brak traktatu pokojowego, ponieważ
Porządek poczdamski został. To nie był traktat pokojowy. W traktacie pokojowym muszą wziąć udział w podpisaniu traktatu pokojowego wszystkie strony konfliktu, a więc wszyscy alianci i strona kapitulująca, przegrana po II wojnie światowej. Zabezpieczenie traktatem pokojowym granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej ma kardynalne znaczenie, wyjaśniałam w poprzednim filmie, ja umieszczę link do mojego filmu. Uważam, że w traktacie tym pokojowym powinno się również uwzględnić zwrot Królestwa wraz z okręgiem dla Polski od Rosji, bo tutaj ołówkiem Stalina została zaznaczona granica taka prosta i ta enklawa rosyjska powoduje, to są polskie ziemie, a objęcie ich pod okupację sowiecką powoduje i kontynuowanie tej okupacji Królestwa przez Rosjan powoduje, jest kością niezgody między Polską i Rosją, bo ta enklawa nie ma połączenia z Rosją lądowego i stałe manewry rosyjskie wywołują niepotrzebne nieporozumienia. I błędem jest myśleć, że Rosja nie ma dostępu do Bałtyku. Owszem, proszę Państwa, ma jak najbardziej tutaj, z tej strony. Brak traktatu pokojowego jest i brak negocjacji, brak wypowiedzi mężów stanu, którzy w kontekście obchodów 70-tej rocznicy Dnia Zwycięstwa nad Niemcami, nad hitlerowską III Rzeszą. Proszę zauważyć, że świat milczy w tej sprawie. Ja uważam, że polską racją stanu jest przerwać tą zmowę milczenia, bo jest to dla Polski, dla polskiej racji stanu, bardzo ważna sprawa, zawarcie traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Również w kontekście odszkodowań wojennych, które Polsce należą się od Niemiec, rząd londyński na uchodźstwie. Więc tą książkę Państwu przetaczałam i na pewno będę kontynuować ten temat. A więc ten rząd londyński na uchodźstwie, oficjalny rząd polski, uznany przez aliantów, w osobie prezydenta RP na uchodźstwie Juliusza Nowiny-Sokolnickiego, określił, ustalił wysokość odszkodowań wojennych dla Polski od Niemiec na 1 bilion dolarów amerykańskich, czyli jest to 1000 miliardów dolarów. I łatwo się domyśleć, że Niemcy nie będą mieli zbytniej ochoty na pomoc Polsce przygotowaniu tego tematu w opinii publicznej. Ja z tej książki chciałam Państwu kilka cytatów na tym filmie przeczytać. Pokazuję zdjęcie księdza prałata Jankowskiego z Gdańska, z kościoła świętej Brygidy. Postać bardzo dobrze znana w podziemiu walczącym z komuną.
Może zdarza, że film jest znowu przerywany, ale jeden cytat przytoczę ze strony przedmowy, ze strony czwartej. Słowa napisane przez legalistę Wiesława Wochnauta, w 1952 roku w broszurze Rząd, Rada Narodowa, Kart Narodowy, Uwagi i Wyjaśnienia. Koniec cytatu. Polacy stanowią jedyny wyjątek pośród narodów ujarzmionych przez Sowiety w roku 1945. Tutaj cytuję Pawła Stolarczyk, który w grudniu 2001 roku umieścił taki tekst w przedmowie. Polacy stanowią jedyny wyjątek pośród narodów ujarzmionych przez Sowiety w roku 1945. Tylko nam bowiem udało się ocalić z katastrofy dziejowej nienaruszalny ustrój władz państwowych, a tym samym ocalić ciągłość prawną państwa polskiego. Smutny los, który spotkał księdza prałata świętej pamięci Jankowskiego, pokazuje, jaką cenę płacą bohaterzy polscy, którzy przypominają o ciągłości właśnie, o ciągłości z II Rzeczpospolitą. Nie miejsce tutaj, żeby omawiać ten temat i czasu też pewnie zabraknie, więc pozostawię na razie to nagranie na minucie 12:34. Dziękuję Państwu. Do następnego odcinka.